Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad. Mówisz, kocham, kocham cię. Kochaj, kochaj, kochaj mnie. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Ralf Kamiński. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Ogromnie mi miło. Ralf, na samym początku zawsze robimy taki mały rys biograficzny. Ja przedstawiam sylwetkę osoby, z którą rozmawiam, więc zrobię to, ale w tym momencie wyjątkowo przedstawię dwie osoby zainteresowane, o których będziemy w sumie rozmawiać, bo jedną jest Ralf Kamiński oczywiście, ale drugą osobą jest Kora, bez której to wszystko by się nie odbyło. Więc w tym momencie przedstawię Ralfa Kamińskiego, z którym rozmawiam. Ralf to polski muzyk, który muzyką zainteresował się już od dziecka. Od przedszkola interesowało go wszystko, co związane ze sceną. W wieku 11 lat zaczął naukę śpiewu, w szkole muzycznej uczył się gry na skrzypcach, na studiach na fortepianie, oprócz tego ukończył wokalistykę na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Gdańsku, jak również roczne stypendium na Muzycznym Uniwersytecie w Rotterdamie na Wydziale Popu. W 2016 roku Ralf wydał przygotowywany przez 5 lat debiutancki album Morze, a w 2019 roku album Młodość. I teraz po 2 latach dostajemy kolejny album, album Kora, i jest to album specjalny, właśnie o tym albumie dzisiaj porozmawiamy. Jest to album specjalny właśnie z uwagi na postać Kory, czyli Olgi Jackowskiej, urodzonej w 1951 roku w Krakowie, polska piosenkarka, ikona polskiej muzyki, ikona polskiego rocka, wokalistka zespołu Manam od 1976 roku do 2008. Oprócz tego wokalistka solowa. Na scenie muzycznej aktywna była ponad 40 lat. Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski czy srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odeszła od nas w 2018 roku w wieku 67 lat, ale jej muzyka została z nami. Możemy jej słuchać, a za sprawą Ralfa, mojego gościa, słuchać dodatkowo jeszcze w innej aranżacji. W takim razie wejście w ten wstęp mam już za sobą, Ralf. Mała rozbiegówka do ciebie, jeszcze zanim przejdziemy do albumu. Czego słuchasz prywatnie? Jeżeli mógłbyś nam tutaj powiedzieć 3 szybkie strzały, czego słuchałeś ostatnio, co możesz zarekomendować? To może być, wiesz, cokolwiek. No, nawet. Poczekaj, to ja już otwieram mój Spotify. Możemy tak zrobić, bo to będzie chyba najprostsze rozwiązanie. Ostatnio, zeszły weekend, była Grand Fête, 80. urodziny cioci Zosi mojej. Nawet jej syn z Ameryki przyjechał, z North Carolina. I też miała wtedy, i to były jej urodziny, i 55. rocznica jej ślubu. I tam puszczane były takie w ogóle wspaniałe, też starsze polskie przeboje, o których niektórych właśnie dosyć zapomniałem, ale mówię, jakie te kawałki są świetne. Właśnie też, żeby się bawić, żeby słuchać. I bardzo mi się teraz, właśnie dzisiaj słuchałem piosenki Jak się masz, kochanie, Happy End, bardzo zarąbisty utwór, ale też przypomniałem sobie piosenkę dzięki tej imprezie, bo poleciał utwór Co powie tata Natalii Kukulskiej. Słuchałem go, jak byłem dzieckiem, ale jak już poleciało to, co poleciało, to jeszcze było Albando and Romina Power Felicita, więc to w ogóle, no, to są takie old school, ja to dzisiaj przynoszę, ale bardzo, bardzo na przykład lubię słuchać Frank Ocean, szczególnie jego drugiej płyty, która jest jakimś totalną kopalnią inspiracji, myślę, że dla każdego songwritera, więc tak. W takim razie to mamy. Ja w description wrzucę twoje tutaj rekomendacje, każdy będzie mógł sprawdzić. Przechodzimy do wstępu. W takim wstępie zwykle mam 3 pytania. Pierwsze pytanie do ciebie to, kto współtworzył album, dlatego że patrząc na informacje o płycie, mamy tutaj, no, co najmniej kilku muzyków, których na pewno musimy wymienić. Tak, no i to jest też taka dla mnie wyjątkowa sytuacja, że pierwszy raz współtworzę album z innymi artystami, których zaprosiłem do współpracy. To nie jest
album autorski, to jest album właśnie, który jest tributem właśnie dla Kory. Zajmowaliśmy się przearanżowaniem i podejściem nowym do piosenek Kory i Manamu, ale pracowali ze mną Bartek Wąsik, pianista, Michał Pepol, wiolonczelista, Paweł Izdebski, gitarzysta, Wawrzek Topa, basista i najmłodsza nasza adeptka Wiktoria Bialic, perkusistka. Każdy z nich też śpiewa, bo oni też śpiewają tutaj, robią chórki. No i to są ludzie, z którymi stworzyłem wspólnie mój album. Jestem też właściwie, mówię to w każdym wywiadzie i podkreślam to, że jestem jednym z sześciu elementów. Jestem producentem tego albumu, ale jeżeli chodzi o pracę nad piosenkami, nad aranżem, nad doborem też repertuaru, to jest nasza wspólna praca, to jest nasz album. W takim razie, Ralf, przejdźmy do kolejnej kwestii. Okładka. Tutaj na pewno mam pytanie odnośnie sesji zdjęciowej. Kto jest odpowiedzialny też za okładkę i za te zdjęcia? Kogo był ten pomysł właśnie, żeby to zrobić w tym stylu? No ja na pewno chciałem, żeby takim w briefie przygotowującym ten projekt, chciałem, żeby takim motywem, kolorem przewodnim, bo lubię mieć przy każdym albumie jakiś przewodni kolor. No, we wcześniejszym albumie Młodość to była biel, a gdzieś tam Kora, jej postać kojarzy mi się z czerwienią. Też bardzo mi się kojarzy z czernią i w ogóle ja na przykład poznałem ten zespół w latach 90., byłem wtedy bardzo mały, ale kojarzę ten zespół nie tak jak może większość fanów z lat właśnie 80., tylko już właśnie jak tę gwiazdę Korę w tych latach 90., gdzie tam ja widzę tak jakby lata 90., że tam jest dużo czerni, dużo takiej prostoty. I sesja okładkowa do tego albumu powstawała. Myśmy robili te sesje w czerwcu, kiedy ja byłem dokładnie jakby już na starcie finałowej trasy z moim drugim albumem, w całkiem innym wizerunku. Bardzo ciężko było mi tak wiesz, byłem w takim... Tak patrzyłem na siebie, kto to jest ta postać, jeszcze wiesz, totalny minimal, totalnie w ogóle dla mnie złamanie tej konwencji, która była dla mnie wcześniej. Więc Kinga Klimczak jest autorem zdjęcia, a postprodukcją, ale też całą poligrafią zajął się Dawid Grzelak, który też jest autorem mojej wcześniejszej poligrafii i wielu, wielu też zdjęć, ale również też Dawid jest autorem teledysku do utworu Po prostu bądź. Make-up zrobiła Ali. Nie umiem tego nazwiska po prostu powtórzyć, bo ona jest Gruzinką. Przepraszam, Ali. Ali make-up, po prostu Ali make-up. A włosy, tę fryzurę tego moleta stworzyła na moją prośbę Hella Hair. No to jest właśnie, są twórcy tej okładki, można tak powiedzieć, jak już rozmawiamy o okładce. No to słuchaj, Ralf, ja jeszcze mam zawsze jedną kwestię tytułu, tylko tutaj akurat kwestię tytułu trochę wykreśliłem, dlatego że no nie wiem, czy moglibyśmy dużo powiedzieć na temat tytułu. Może spytam po prostu, czy miałeś może jakieś inne pomysły, czy to od początku po prostu miało być Kora najprościej, dosadnie, dlatego że to jest właśnie to. Tak, myślę, że w ogóle tak charakterystyczna nazwa jak Kora mówi wszystko. Gdybym ja na przykład nazywał się, mój projekt nazywał się po prostu Ralf, to tych Ralfów jest jak grzybów po deszczu, a Kora jest jedna jedyna na całym świecie. W takim razie, Ralf, słuchaj, jeszcze mam tutaj takie pytania, dlatego że ten materiał, powiedzmy wszystkim naszym słuchaczom i widzom, on został nagrany live w czerwcu we Wrocławiu, tak? Nie. Był taki na początku pomysł, że my ten album zarejestrujemy właśnie podczas tej premiery w Teatrze Muzycznym Kapitol. Koncert miał w ogóle, premiera tego projektu miała odbyć się na początku kwietnia czy pod koniec marca 2020 roku. No ale przyszło co przyszło, nie? Później były przesłanki, że może to będzie jednak październik 2020, a tak już wyszło, że czerwiec 2021 to była premiera tego albumu. Ale cały czas mielił się ten temat, czy my ten album zarejestrujemy na koncercie,
ale byłaby to taka ogromna presja, dlatego że grać premierowo materiał i nagrywać go już od razu, wiesz, na następny dzień w cudzysłowie tłoczyć i wysyłać do słuchaczy, no coś bardzo jakby takiego ryzykownego, ale dlatego postanowiliśmy zrobić wersję studyjną, ale nie tracąc tego założenia, że gramy to na żywo, tu i teraz, na setkę. My tak naprawdę zawsze pierwszą wersję nagrywaliśmy dla tak zwanego rozgrzania i najczęściej wchodziła wersja druga, czasami trzecia, a zdarzyło się, że pierwsza. Po to, żeby uzyskać ten klimat tego, że my jesteśmy tu i teraz, słuchamy się nawzajem, reagujemy na siebie, reagujemy na dynamikę, na to, co robimy. No, więc zarejestrowaliśmy ten album tak naprawdę w 3 dni. Mm-hmm. A Ralf, słuchaj, jakbyśmy mieli jeszcze poruszyć takie same początki. Kiedy zakiełkowała w ogóle u ciebie myśl na to, żeby zrobić taki projekt? Żeby, wiesz, żeby, nie wiem, może to się zaczęło od tego, że miałeś kiedyś pomysł, żeby, nie wiem, żeby to był jeden utwór, albo coś mniejszego, albo jakieś takie koncerty tylko. Ale kiedy to się wszystko tak wyklarowało, że to będzie na pewno płyta i będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób? Ja, jeżeli mam być szczery, to nie planowałem w ogóle projektu w najbliższym czasie, oczywiście, Tribute. Też no, nawet nie przez myśl mi nie przeszło, że kiedykolwiek zajmę się twórczością Kory i Manamu. No, pretekstem do tego była wygrana przeze mnie na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W 2019 roku, po kilku latach prób w ogóle dostania się do finału, wygrywam ten festiwal i dostaję możliwość, platformę, żeby przywieźć coś specjalnego, autorskiego na przyszły rok w ramach koncertu laureata. I akurat tak się działo przez tydzień, bo to jest festiwal składający się z 3 tak naprawdę etapów, ale przed finałem przez tydzień są warsztaty, czyli siedzi się we Wrocławiu, coś wspaniałego, ma się warsztaty, które przygotowują do koncertu finałowego. Ja wtedy wróciłem raz do płyty Róża, którą śpiewałem, przepraszam, ja jej nie śpiewałem, ja ją słuchałem w wieku 4 lat. To jest pierwszy album, który ja w życiu słuchałem, to było wręcz na kasecie i nigdy nie zapomnę taki zachwyt nad tym albumem. I ja nawet wróciłem do niego dosyć niedawno, jak rok wcześniej przed tym PPA, a i akurat znów wróciłem po przerwie w trakcie tych warsztatów PPA do tego albumu. Też kolega mi coś mówił, że on by chyba jakby jechał na PPA, to by zaśpiewał coś z repertuaru Kory. Może byłby to utwór Jestem kobietą. Potem jeszcze mi wpadło, jakoś YouTube mi polecił Łóżko. I jak sobie tak zawsze mówię, o kurczę, to było takie ciekawe. Ciekawe byłoby przyjechać. I właśnie przyszła jakoś w tym samym czasie ta propozycja i ja sobie tak rzuciłem tak po prostu na wiatr do Ceziego Studniaka, który jest dyrektorem programowym, że to może ja bym Korę zrobił. Tak sobie jakoś rzuciłem. No i potem, jak już trzeba było się do tego zabrać, mówię, no to dobra, no to robię tą Korę. To wiedziałem na pewno, że chcę, żeby ten spektakl, bo to miał być, bo właśnie przede wszystkim to miał być tylko spektakl, to miał być koncert, spektakl, jednorazowa akcja, że on się będzie zaczynał piosenką Łóżko, która jest taką uwerturą tego wszystkiego, też tego tematu, który będzie na albumie, a kończył się utworem Jestem kobietą, a to, co będzie w środku, to już się miało okazać. No i stąd właśnie zabrał się pomysł na ten projekt i też coś tam tak, wiesz, tak przebłąkiwałem zespołowi, z którym to tworzyłem, że no słuchajcie, no może jakoś tam to wyjdzie, to może jakbyśmy to zarejestrowali w formie albumu, ale to nie wiadomo. Bo też nie wiadomo było, co z tego tak naprawdę wyjdzie. No, ja nawet myślałem o tym, że to jest taka, wiesz, poboczna rzecz, taki side project przed tym, kiedy ja właśnie skończę pracę nad swoją solową 3. płytą. No i taka jest historia. No to słuchaj, Ralf, jakbym mógł trochę rozwinąć właśnie tę historię,
to na pewno muszę cię spytać, czy nie bałeś się publiki i reakcji na ten album, dlatego że no, ja czytałem mnóstwo komentarzy, przede wszystkim pod tymi teledyskami, które się ukazały i zdecydowana większość, jak nie prawie wszystkie, to w samych superlatywach widziałem, że mnóstwo fanów Kory, którzy są jeszcze tam, wiesz, po 60, może nawet starsi, którzy pamiętają od samych początków i byli na tych koncertach w latach 80 chociażby, piszą, że odkryli na przykład coś nowego albo zwrócili na coś nowego uwagę i piszą, że to są bardzo dobre aranżacje, ale... Są też, widziałem kilka komentarzy i właśnie tu mam pytanie do ciebie. Czy nie bałeś się, że ktoś będzie, wiesz, mówił, że naśladujesz, że profanujesz, że nie powinno się? Jak to wyglądało u ciebie? Tak, rozumiem, o czym mówisz. My tworząc ten projekt i też ja tworząc ten projekt, no nie mogłem podejść do tego tak, wiesz, na samym wejściu powiedzieć okej. No to co na to powiedzą fani Kory? Jakie to jest ryzyko? O Boże, że ja mogę polec, że nie. Myśmy po prostu naszym gdzieś tam takim wyznacznikiem były te genialne kompozycje, genialne teksty, chęć stworzenia z tego ułamka, tego gigantycznych rozmiarów nie wiem, jeziora muzyki i tekstów, które tworzyła ze swoim zespołem. To jest mały ułamek. I to jest nasza historia, nasza opowieść z tego stworzona i to dla nas było gdzieś tam najważniejsze. I to, jak nam się to udało, jak byliśmy z tego bardzo też zadowoleni, już wiedzieliśmy, że na pewno chcemy wydać album, to później było... Wyzwaniem było udźwignięcie tej legendarnej sceny przeglądu piosenki aktorskiej, ponieważ też my dostaliśmy taką no, decyzję, którą przyjęliśmy, że to nie będzie koncert na jakiejś małej kameralnej scenie, tylko to będzie jedna z części finałowego koncertu, więc ogromna presja, ogromna też odpowiedzialność i też wielki zaszczyt i to było przede wszystkim to. Ale wierzyliśmy, że ten materiał jest dobry, ale też ja szanuję to i rozumiem to, że są fani, są wyznawcy Kory, którzy mają takie zdanie, że nie powinno się ruszać jej pomnika, nie powinno się dotykać jej tekstów. I uważam, że to jest okej. I po prostu niech nie sięgają po ten album i tyle. Ale wiem też, że są te osoby, które właśnie, tak jak powiedziałeś, odnajdują coś nowego, bo ten album to właśnie nie jest ani udawanie Kory, ani robienie z jej piosenek coś lepszego albo nie wiem, przekombinowywanie. To jest... gdzieś tam fantazja na temat Kory, na temat jej twórczości, ale też bardzo autorska opowieść i nasza interpretacja twórczości, która jest. Ja cieszę się, że my przez ten projekt możemy robić to, że Kora żyje, że jej jako osoba przewija się teraz na przykład właśnie w polskich mediach, że jest mowa o jej piosenkach, że utwory, które są mniej znane, które są oczywiste dla pokolenia, które słuchało jej w latach 80., pokoleniu mojemu, już nie mówię młodszemu, są kompletnie nieznane. Ludzie w większości znają, wiesz, kilka szlagierów największych przebojów, a w życiu by może nie natrafili na któreś z tych wybitnych kompozycji, które przypominam są ułamkiem. I może dzięki temu też zagłębiam się więcej w jej twórczość, bo ja jestem z założenia takiego, że muzyka żyje wtedy, kiedy jest tu i teraz. I dzięki temu projektowi, też na pewno projektom, które pojawią się w podobnym jakby no jako tribute albo przywrócenie tej muzyki, po prostu ta muzyka będzie żyła, nie? Będzie może znajdowała nowych słuchaczy, ponieważ my w dzisiejszych czasach jesteśmy przebodźcowani. Co chwila pojawia się coś nowego, więc sami ledwie znajdujemy czas, by sięgać po genialne, wybitne rzeczy, które kiedyś w przeszłości się ukazywały. I
takim dla mnie właśnie podsumowaniem tego pytania twojego jest to, jak pojawiały się te komentarze, odetchnąłem albo odetchnąłam z ulgą i nie spodziewałam się, że to będzie taki rodzaj albumu. I myślę, że to jest chyba najlepsza rekomendacja tego projektu. No ja tu jeszcze chciałem coś dopowiedzieć, Ralf, ale sam to świetnie ująłeś. Jeszcze na pewno chciałbym spytać o samą selekcję utworów. Czy mógłbyś mi tak pokrótce powiedzieć, jak to wszystko wyglądało, czy nie wiem, czy... Bo ty powiedziałeś, że jesteś jedynie składową tego całego projektu, jedną z części, więc przypuszczam, że inne osoby też miały tutaj wpływ, jeżeli chodzi o ich ulubione na przykład utwory Kory. Więc spotykaliście się, wymienialiście się uwagami, swoimi ulubionymi utworami, a później wybieraliście z puli? Jak to wyglądało? Ja przed naszym pierwszym spotkaniem poprosiłem muzyków, którzy wezmą udział w projekcie, żeby wysłali swoje ulubione piosenki albo swoje typy, na których im zależało, żeby znalazły się na tym projekcie, które może warte są tego, by wykonać je w nowych aranżacjach. Tak jak powiedziałem, tą klamrą, która miała spinać ten cały projekt, ten cały środek, były te pierwsze utwory, czyli Łóżko i finałowy Jestem kobietą. I na pewno wiedziałem, że muszę mieć coś z albumu Róża, który jest dla mnie no, tak ważnym projektem przez to, że to jest ten pierwszy album, który słyszałem w życiu. I na tej podstawie zaczęliśmy budować opowieść. Opowieść, która musi być gdzieś tam wspólna klimatem. Opowieść o głodzie miłości, o tęsknocie za miłością, ale też o współczesnej Polsce, o tym, co dzieje się teraz. I tak właśnie z tych wybranych utworów powstało coś takiego. Więc to było takim drogowskazem do stworzenia tego projektu. Mhm. W takim razie, Ralf, przejdźmy do samego projektu, do samej płyty. Zacznijmy w takim razie od utworu numer jeden. Utwór numer jeden to Łóżko, utwór z ósmego albumu zespołu Manam, Łóżko z 1996 roku. Utwór oryginalny, bo ja sobie też tak porównywałem, właśnie puszczałem i oryginalny i twój, tak patrzyłem też na różnicę. To się napracowałeś. Utwór oryginalny, rozpoczyna gitara, zresztą wiadomo, no, w twórczości Manam i Kory, no, gitara szczególnie mocniejsza, no, to jest oczywiste. Rozpoczyna gitara i ma on mocny pazur, mamy takie dłuższe intro. U ciebie są za to klawisze, jest tam chyba fortepian i utwór jest taki bardzo spokojny. Na pewno muszę spytać, czemu taka zmiana, bo dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy jeszcze może nie słuchali twojej płyty, to mi się bardzo podoba, że w wielu utworach jest to tak bardzo oczywiste, w niektórych nie, że ten fortepian i te klawisze zastępują bardzo często tę gitarę, przynajmniej dla mnie, że tak. Po prostu tak jak gitara niosła utwór Manam, tak w tym momencie robi to samo fortepian. To jest właśnie ta zmiana, to też właśnie mieliśmy wczoraj takie spotkanie autorskie, taka premiera online, gdzie też muzycy tworzący ten projekt mieli to okazję się wypowiedzieć i też to, co powiedział Paweł Izdebski, gitarzysta tego projektu, że to było ciekawą zmianą, że zabraliśmy tą gitarę, bo właśnie Manam bez gitary to jakby nie Manam, ale ta gitara nie gra tych wiodących partii, które pojawiają się w oryginalnych rzeczach. Ona koloruje, gdzieś jest z boku, przemyka się, podrasowywuje, a fortepian i inne instrumenty przechwycają te partie gitarowe, które pojawiały się w oryginalnych wersjach. I właśnie pierwszy utwór Łóżko jest to uwertura, taki wstęp do tego, o czym będzie ten album. To jest, w naszej wersji zaczyna się tajemniczo, tak trochę można powiedzieć mrocznie, jakby z takiego cienia. Historia, właśnie coś niesamowitego, że jakby takie spojrzenie Kory właśnie na to, że wszystko bierze się z tego łóżka. To nie dość, że jest właśnie początek i koniec naszego dnia i nocy, to tak samo i życia. I tam jest właśnie taki wspaniały fragment tekstu, w ogóle ogromnie wzruszający, pomimo tej swojej prostoty, że nie pytaj, za co cię kocham, bo kocha się za nic. I gdzieś tam już jesteśmy nakierowywani, że
to będzie opowieść o miłości. I taką kolejną ciekawostką jest to, bo głównym motywem scenograficznym naszego koncertu, spektaklu jest dwumetrowa figura Madonny, która jest nawiązaniem do tego, do tych Madon, które malowała Cora, no nie? I ten pierwszy utwór ja wykonuję jakby w tej twarzy Madonny. To jest takie, wiesz, takie odniesienie trochę popkulturowe i do Cory, i do polskości, i do też takiego czegoś, że jakby, wiesz, to jest takie, że nie wiadomo, czy to opowiadam ja, czy to Cora, czy to ta Madonna. No jest to takie, wiesz, przeniesienie tego utworu na scenę teatralną, nie? I trochę się bałem tego, że ktoś odbierze to, że to jest profanacja, ale to w ogóle nie ma, ten projekt nie ma w ogóle na celu profanowanie tego. To jest taki symbol, wydaje mi się, właśnie takiej naszej polskości, Polski, no nie? Że jest ta Madonna, która czuwa tak nad nami i tak jest tutaj, pomimo tego, że niektórzy jej nie chcą, niektórzy bardzo chcą, niektórzy ją bronią, niektórzy chcą ją zniszczyć, to ona i tak jest, prawda? I to gdzieś tam jest osadzona w tym elemencie ta Madonna, prawda? I stąd na przykład też można zauważyć, że tam jak pianino gra, to nawet gra taki motyw w refrenie jakby z Ave Maria. Stoisz tak cicho, wiem, choć nie patrzę. Pozycja numer 2 to krakowski splin Sieś Ciemnia. I no właśnie jako notka taka informacyjna, to oczywiście krakowski splin to utwór z trzeciego albumu Manam, czyli album Nocny Patrol z 83 roku, jak również z czwartego solowego Cory z 2003, a Sieś Ciemnia to z kolei utwór Manam z piątego albumu z 89 roku. I właśnie tutaj mam na pewno pytanie, czemu akurat tak? Czemu wzięliście dwa utwory, przedzieliliście je i one rzeczywiście, wyczuwalna jest ta przerwa, gdzie ten klimat się zmienia, dlatego że z tego pierwszego utworu, krakowski splin, tam jest na dobrą sprawę wzięty tylko refren, dlatego że tam zaczynasz od słów czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I zaczynamy w ten sposób, a później nagle wchodzimy w utwór Sieś Ciemnia. I tutaj ja poczułem, jakbym był, nie wiem, na jakimś spektaklu teatralnym, jak ty tym wokalem dodajesz dramaturgii przy tym właśnie przejściu między tymi utworami. Tak, no jakby takim bardzo chciałem, żeby właśnie Sieś Ciemnia znalazło się w repertuarze tego koncertu. I ten utwór, nie byłem właśnie do końca pewny, czy ten krakowski splin chcielibyśmy wykonać, ponieważ jest to też taki no bardzo wiele razy już wykonywany cover zespołu Manam, też no gigantyczny przebój. Ale w ogóle gdzieś tam ja interpretuję te dwie piosenki jako gdzieś tam opowieść może o depresji, o czymś takim zagrożeniu, które też nadchodzi. I tak idealnie mi się jakby tematycznie połączył, więc dlatego stąd te dwie piosenki są połączone i jest ten właśnie taki, i zaczyna się tym refrenem krakowskiego splinu i kończy się, prawda? No. A słuchaj, a ten utwór kto przyniósł do puli? Ty też, czy ja? Chyba ja. Tutaj oczywiście musimy wspomnieć o tym, że oprócz twojego mocnego głosu i właśnie tego wokalu przede wszystkim, to jest tutaj ładny popis na fortepianie też. Mi się bardzo to podoba w tym utworze. Mi się też bardzo podobają właśnie, jak okazało się, jak zespół, który dołączył do projektu, jak oni świetnie śpiewają chórki. Jestem no zachwycony tym, bo to jest dla nich bardzo ciężkie zadanie. Tak samo oni, jak myśmy nagrywali na setkę, to nie dość, że oni grali, to oni i śpiewali na żywo. I też czuć to, nie? Wieje piaskiem od strony wojny, strumienie czasu zastygły na zawsze. Przejdźmy do utworu numer 3. I tutaj utwór Wieje piaskiem od strony wojny. I tutaj jesteśmy przy tym albumie, o którym mówiłeś. Album Róża, dlatego że to jest właśnie utwór z albumu Róża, z siódmego albumu zespołu Manam, wydanego w 94. I wiesz co, powiem ci, że utwory oryginalny z tym w waszej aranżacji dla mnie bardzo podobny do siebie. To, o czym ci powiedziałem na samym początku, tutaj właśnie mi się idealnie zestawiło to tempo, że utrzymaliście to tempo, chociaż na innych instrumentach to dosłownie tak samo. Tutaj perkusję dzielicie, ale ten fortepian świetnie poszedł. Dosłownie no, taka sama linia i ty z tym swoim wokalem jak w oryginale. I chociaż aranżacja, to dla mnie bardzo blisko oryginałowej.
Tak, i też o to chodziło w tym utworze, no bo jakby ten utwór ma taką kompozycję, taką strukturę, że takie przerobienie, przekombinowanie tego utworu na, nie wiem, na wolniej, na inaczej, myślę, że zrobiłoby mu krzywdę, więc są też takie utwory, gdzie ta nasza ingerencja w aranżację była minimalna po to, żeby nie odebrać tej mocy temu utworowi. Wiadomo, no, że jest wykorzystanie też innego instrumentarium. To już robi pewne zmiany, no i wokalista jest inny, więc to bardzo ciężki utwór do wykonania też dla mnie wokalnie i takie duże wyzwanie, ale finalnie jestem też zadowolony z tej wersji studyjnej, jak to jest zrobione, bo też właśnie z mikserem Jackiem Antosikiem Antosem myśmy też pracowali nad tym, jak w miksie też opowiedzieć to przez miks ten utwór, nie? Więc to też dla nas było bardzo istotne. Idę, nie idę, idę, biegnę, kochany. Utwór numer 4 to utwór Bez Ciebie Umieram i tutaj też jesteśmy przy albumie Róża oczywiście. I tutaj miałem przygotowane pytanie do ciebie odnośnie tego, jak miałeś 4 lata i leżałeś na tym dywanie i właśnie Róża wybrzmiewała. Ale o tym już wspominaliśmy, ewentualnie mógłbyś mi jeszcze coś dopowiedzieć. Czy ty ten utwór, właśnie Bez Ciebie Umieram, pamiętasz jakoś, jest dla ciebie tak wyjątkowo ulubiony i charakterystyczny przez to, że był tak. Też z tego pierwszego albumu? Ja właśnie kocham cały ten album, właśnie takie specyficzne brzmienie, które nie potrafię go wyrazić słowami. Po prostu brzmienie tego albumu, brzmienie tego zespołu, brzmienie głosu Kory. To jest tak trochę, no, każdy, nie wiem, artysta takiej rangi, jakim był Manam, albo ma swoje charakterystyczne brzmienie i tak jak Abba ma swoje niepodrabialne, tak oni mieli to. I ja nigdy nie zapomnę tego koloru, który ja czułem wtedy jako dziecko, no nie, że bo dziecko właśnie, myślę, że tylko słucha przede wszystkim muzyki i słucha tych emocji, które ona w nim tworzy, więc jakby to jest jeden z moich ulubionych utworów, więc no przyniosłem go ja. No mi się bardzo spodobała ta wasza aranżacja tego, dlatego że to jest aranżacja takiej no, delikatnej i wspaniałej piosenki zespołu Manam, bo wydaje mi się, że można użyć tego słowa delikatnej i której refren chyba wszyscy znają, jeżeli chodzi o ten utwór. I chociaż delikatna, to jednak w refrenach ma ten mocny potencjał na wykrzyczenie tego nawet. Ja to tak jak przynajmniej odbieram i tu mam do ciebie jeszcze pytanie ostatnio odnośnie tego utworu. Czy nie myślałeś może zrobić to w inny sposób, na przykład wykrzyczenia tego w tych refrenach bardziej? Jest tam w refrenie po prostu jakieś takie gdzieś tam uniesienie i potem, ale jednak ono nie dochodzi do tego grand final, tylko jest takie gdzieś tam zrezygnowanie. Ja też właśnie tak się teraz łapię na tym, że może ja nie będę tak dokładnie opowiadał, bo ja jestem w stanie opowiedzieć Państwu dokładnie, jak jest interpretowany ten utwór przez nas, jakie on ma przekazanie, ale myślę, że też, bo już opowiedziałam o tych początkowych trochę, szczególnie o pierwszym, ale myślę, że to troszkę może niszczyć niektórym odbiór, więc też tak nie chcę wchodzić w szczegóły, ale no tak jest to zrobiony utwór, nie? Bo no to też jest gdzieś tam bardzo przemyślana i struktura, i właśnie gdzieś tam interpretacja moja, ale no jaka jest czyjaś, to wiesz. Dzień za dniem utwór numer 5, wyjątkowo zimny maj, utwór z 6 albumu Manam z 91 roku, czyli Derwisz i Anioł. I w tym utworze kontynuujemy klimat z tego poprzedniego, bo tak to też ustawiłeś tekstowo, że tu dużo kocham i tu też dużo kocham, jeżeli chodzi o tematykę nawet. To ja właśnie jakby, to jest taka część w spektaklu i w koncercie właśnie i też na albumie, że to jest taka trylogia piosenek o miłości. I zaraz przejdziemy do piosenki Po prostu bądź i dlatego one są tak jakby koło siebie. To jest właśnie celowy też zabieg. No i też, no mówię, że no ale musimy mieć jakiś kurde wielki hit, no musimy mieć. No to uznaliśmy, że będzie to właśnie ten wyjątkowy zimny maj, ale Bartek Wąsik wymyślił, jak jest to intro, tam, to tam są motywy z Lipstick on the Glass, więc też jest jakieś przeniesienie czegoś tam innego utworu właśnie do piosenki.
No i taki mały smaczek też dla wszystkich, tak, że mamy tutaj Lipstick on the Glass. Wiesz co, ja jeszcze tak na zakończenie tego utworu powiem ci, że zarówno jak oryginału słucham i waszej wersji w tej aranżacji z tej płyty, to ja na przykład osobiście czuję się, jakbym był w takiej jakiejś podróży, takie emocje mi towarzyszą też, jakbym gdzieś, wiesz, szedł, może też spacerował, mm-hmm, gdzieś się poruszał, tak, nie wiem, czy ty też może miałeś podobne uczucia? No to jest uczucia? Taka ciekawa interpretacja, szczególnie też tak jak posłuchałem miksu, to jest to tak trochę jakby taki utwór trochę we śnie, też mi się wydaje, no ale sen jest pewnym rodzajem podróży, więc jest to dla mnie taka no, ciekawa interpretacja, tak. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Utwór numer 6, Po prostu bądź. I tutaj dopełniamy, tak jak powiedziałeś, tę trylogię. Utwór z 8 albumu Ma nam łóżko z 96. A tutaj w aranżacji utworu czuję dość mocne różnice, jeżeli chodzi o właśnie oryginał i o waszą wersję. Czy mógłbyś mi tutaj powiedzieć, może jaki miałeś pomysł na właśnie ten utwór? Dlatego, że no, utwór chyba, no, prawie każdy chyba zna, tak? No, tak. Znaczy w ogóle no też wielki hit, ale dla mnie jakby to jest jeden z tych utworów, gdzie on powstał tak bardzo naturalnie. Ja wiedziałam, że to jest jedna z tych dwóch też piosenek, które no muszą być na tym albumie i wiedziałam, że chcę tam, żeby był ten chór taki, no nie, że to bardzo naturalnie powstała aranżacja do tej piosenki, nie, i tak organicznie ta piosenka powodowała coś takiego, że, no, że samo się chciało ją tak wykonywać w taki właśnie sposób. No. Zresztą wiesz co, tutaj powiedzmy oczywiście, że jest wideo, że mamy też obraz do tego utworu i powiem ci szczerze, że jak tak też cię oglądam, to też wygląda naturalnie bardzo, to jak się zachowujesz. Więc to było tak naturalne, jak ty się zachowujesz w tym teledysku, tak naturalne było tworzenie tego po prostu, tak, i ta aranżacja. Tak, też ten teledysk właśnie jest bardzo minimalistyczny z jednego ujęcia. No można powiedzieć tam, że ja tylko tam śpiewam, prawda? I też było takie założenie właśnie, że jest tam ten śpiew i te emocje tu i teraz, że nie ma żadnego cięcia. Też właśnie można dawać przykład na podstawie tego teledysku, że jest to odcięcie tej, jakby złamanie tej konwencji, w której poruszałem się przy drugim albumie. Mhm. Ralf, a słuchaj, jeszcze na pewno pytanie odnośnie tego obrazka, tego teledysku. To czy mógłbyś powiedzieć, jak skończyło i czy w ogóle skończyło się obrywanie tego kwiatka? Bo ja rozumiem, to tam było będzie, nie będzie, wliczanka na co padnie. I... Nie ma, to ja już nawet nie wiem, już zapomniałem. No to przechodzimy do utworu numer 7. Muszę się cofnąć wehikułem czasu do cichych uliczek pachnących bzami. Zabawa w chowanego. Zabawa w chowanego, z tego co ja sprawdzałem i kojarzę, to singiel Kory z 2010 roku, który nie znalazł się oficjalnie chyba na żadnej płycie, z tego co widziałem. Tu miałeś, na pewno mieliście bardzo ciężkie zadanie, dlatego tak, że jak wcześniej tak mówiliśmy o miłości, o różnych emocjach i tak dalej, to jest ciężki utwór o bólu przeszłości, bólu dziecka też, traumatycznych przeżyć z dzieciństwa, dlatego że dla osób, które może nie wiedzą, to też można informacyjnie sięgnąć po to, że no Kora nie miała w dzieciństwie łatwego życia i też o tym mówiła, też o tym śpiewała. Także tu na pewno pytanie do ciebie, jak właśnie się za to zabieraliście, bo to no, ciężki temat. Mhm. Myśmy mieli tak właśnie, bo też próbowaliśmy utwory, które nam nie pasowały, nam nie znajdywaliśmy jakby języka do nich przez siebie i ten utwór słuchaliśmy, tam rzucaliśmy po prostu na płycie, rzucaliśmy w trakcie prób, przepraszam, tytuł i tak posłuchaliśmy tego utworu i naprawdę nie myśleliśmy, że w ogóle, że i zajmiemy się takimi nowszymi, też właśnie solowym singlem, właśnie nie z albumu, ale właśnie strasznie nam się też ta kompozycja podoba, bo to też całkowicie inna trochę niż właśnie to, co wcześniej ona tworzyła. Ja pamiętam, jak ukazał się utwór, był bardzo poruszający, było o nim głośno i tak no, na nowo tak się gdzieś tam dla mnie Kora też dzięki tej piosence odrodziła jako bardzo szczera artystka, taka bezkompromisowa, która mówi odważnie znów o czymś nowym, prawda? I w tym utworze no
ja jestem narratorem, ja nie opowiadam jakby o sobie, o sytuacji, którą ja znam, ja opowiadam to jakby z punktu obserwatora. To też na przykład w miksie jest też zawarte, na przykład jest taka różnica, że jest ten utwór na bardzo dużym pogłosie. Czyli jakbyśmy byli w jakiejś, nie wiem, katedrze, nie wiem, gdzieś tam w oddali. Bo wszystko raczej na tym albumie śpiewam bardzo blisko, intymnie, do ucha. A tutaj jestem cały czas gdzieś tam opowiadam jako narrator, nie? Tak samo jak jest spektakl, to ja nie śpiewam tego utworu do publiczności, tylko ja sobie siedzę po turecku i patrzę się, nie wiem, w stronę Madonny i tak sobie śpiewam po prostu ten utwór, nie? Więc tak, to jest ten utwór. Utwór numer 8 to utwór Biegnij razem ze mną i to utwór z debiutanckiego albumu zespołu Manam, wydanego w 1981 roku. Hitowy utwór z mocnym klimatem i popisem głosu Kory w oryginale. I tutaj no, znowu muszę przypomnieć wszystkim słuchaczom też, żeby sięgnęli koniecznie, dlatego że ten fortepian no, brzmi jak ta gitara, naprawdę nadaje waszej wersji również tego hitowego, przebojowego klimatu z oryginału. I ten saksofon w oryginale mieliśmy, przepraszam, jeszcze cię tak przerwę. Tak, a tam wiolonczela przejęła. Tak, właśnie, a tutaj jest inny instrument znowu. No i jest ten utwór, zasugerował Michał Pepol, właśnie wiolonczelista. Ja myślę, że nie wiem, czy bym wpadł na ten utwór. Myślę, że on mógł być trochę zapomnianym tym takim utworem, z tych takich bardziej zapomnianych, ale no, genialna kompozycja i też właśnie specjalnie został wybrany na jako ten pierwszy singiel, żeby nie dać słuchaczowi takiego czegoś, że a, no to będą, wiesz, pierwszy singiel to musi być pierwszy, największy hit zespołu Manam i Kory, tylko wyciągamy coś takiego nieoczywistego, też takiego, że ja sam też inaczej śpiewam poprzez taki utwór. Ja nigdy też nie wykonywałem gdzieś tam takiego, tak nie śpiewałem swoich piosenek, prawda? Tak jak tego utworu, który mi się gdzieś tam kojarzy z takim mocnym rockiem, ale też gdzieś tam ten aranż, ten kolor, który my zrobiliśmy, on tak gdzieś przypomina mi, nie wiem, zespół Anawa, nie wiem, Grechutę, coś takiego tam jest po prostu dziwnego. No właśnie, tylko zupełnie to, co powiedziałem na samym początku, że, bo może mnie nie zrozumiałeś dobrze, że jak mówiąc hitowy, to bardziej miałem na myśli to, co później dopowiedziałem, czyli że ten przebojowy klimat, bo rzeczywiście niektórzy mogą przejść obok i nie znać tego utworu, ale ten klimat jest tam niesamowity. Ja jak wiesz, jak jakiejś live wersji słuchałem tego czy coś, to po prostu porywa ten utwór i ten utwór powinien być po prostu no, jednym z największych hitów, jeżeli chodzi o klimat tego utworu. Nie? Ja przyznam się bez bicia, że nigdy o tej piosence nie słyszałem. Nigdy. Tutaj, Ralf, mamy też teledysk. Jak wyglądała praca nad nim? Dlatego, że też dość prosty. Jak wcześniej mieliśmy konwencję, tak, że jesteś sam, tutaj tak samo. Ty i scena. Ruszasz się, uciekasz, śpiewasz do kamery. To jest właśnie też przy tym projekcie nie dość, że podzieliłem się pracą z innymi muzykami, to też z założenia, pomimo że uwielbiam to robić, oddałem reżyserię teledysków i wymyślenia scenariusza z sugestią mojego konceptu, briefów i w jakim to ma być klimacie, czyli jakby ta prostota, simple, brak jakichś wielkich budżetów, założenia też, żeby to było takim wyznacznikiem tworzenia czegoś na podstawie prostego pomysłu. I tutaj też Tomkowi Motarskiemu oddałem stworzenie tego teledysku, który może nie wygląda, ale nie był tani. Też w ogóle był filmowany na taśmę analogową. To też było dla mnie takie dosyć nowe doświadczenie, bo no i jakby też nie chcę interpretować dla ludzi, ale też jest bardzo, bardzo, bardzo oldschoolowy. Mi przywodzi na myśl właśnie takie teledyski z lat 70. Myślę, takie bardzo proste po prostu, nie wiem, teledyski, nie? Co miał Bowie albo... Rozumiesz. No to słuchaj, tam nie wiem. Teraz mówię sercu, aby serce
sercem był. Utwór numer 9, przedostatni, Ta noc do innych niepodobna, album kompilacyjny The Singles Collection z 91 roku, to jest właśnie źródło tego utworu. Tutaj powiem ci, Ralf, no muszę przyznać, że bardzo mi brakuje tej gitary z oryginału. No wiesz, jak wcześniej ja rozumiem, ten fortepian często to niósł podobnie, to tutaj powiem ci, że ten oryginał, 6 minut po prostu tak świetnej zabawy, tych różnych przejść, jak Koraś kończy śpiewać na przykład na chwilę, no miało to swój niesamowity urok. Tutaj wasza wersja przede wszystkim jest skrócona chyba o 1,5 minuty, tak, w stosunku do oryginału. Mógłbyś też powiedzieć o tym zabiegu, czemu skróciliście? To jest w ogóle, to jest utwór, który my nie stworzyliśmy na próbie. To jest interpretacja tego utworu, którą zrobił Michał Pepol. To jest jego aranż. I jak Kora odeszła, to on nagrał wersję instrumentalną, gdzie też tą partię wokalną grała wiolonczela. Nam bardzo się spodobał właśnie takie złamanie kompletne tego utworu. To jest nasza opowieść trochę jakby o Korze, która odeszła, prawda? Jakby spojrzenie z innej perspektywy, z osoby, która już przeżyła swoje życie, nie jest w tym świecie, ale to jest nasza taka refleksja na tym, co ona mogłaby nam teraz po przeżyciu całego swojego życia opowiedzieć przez tą piosenkę. I myślę, że właśnie ta aranżacja, ona nie jest bliska oryginałowi, ale jest przez to ogromnie wzruszająca i tak bardzo, bardzo smutna, bardzo, 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 bardzo poruszająca. I to jest właśnie, myśmy zabrali aranżację, którą stworzył Michał w Mierzenie. To warto jest jednak pokazać, prawda? Starczy nam ubranie na wszystkie Przejdźmy w takim razie, Ralf, do ostatniego utworu. Jestem kobietą. O tym utworze mówiłeś już na początku, że przede wszystkim, że musiał być, że łóżko otwiera, jestem kobietą, zamyka. Utwór numer 2 z trzeciego albumu Manam, czyli album Nocny Patrol, o którym wcześniej mówiliśmy, z 83. I tutaj oryginał, jak sobie tak porównywałem, to oryginał oczywiście miał zachowany, no taki klimat dla mnie zawieszenia, taki jednostajny, trochę nostalgiczny, nawet smutny. I tutaj w waszej aranżacji też czuję ten sam klimat, że to się zgadza, jeżeli chodzi o te emocje. Tak, w ogóle to jest też jakby taki jeden z mocniejszych utworów, jeżeli chodzi też o wersję koncertową, naszą wersję koncertową. Dlatego, że to jest utwór no, bardzo stary. Myślę, że też w ogóle tekst miał inne znaczenie jakby w takim oryginale, ale zaśpiewany też gdzieś na nowo i umiejscowienie tej piosenki we współczesnej Polsce, w tym, co teraz się dzieje, jest jakimś czymś, gdzie piosenka nabiera czegoś bardzo aktualnego, ale wydaje mi się innego niż u źródła. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest Ralf Kamiński i właśnie w tym momencie omówiliśmy sobie troszkę, powiedzieliśmy nieco. Ralf zdradził tutaj kilka ciekawostek również o tym, jak powstawały utwory na właśnie płycie Kora. Ralf Kamiński, Kora, czyli płyta Tribute, taki projekt Tribute właśnie dla tej polskiej piosenkarki, ikony polskiej muzyki. Oczywiście z tego miejsca ja Tobie, Ralf, bardzo dziękuję za tę przemiłą rozmowę. Bardzo dziękuję. Myślę, że na pewno słuchacze, którzy śledzą wszystko związane z tym naszym nowym projektem, dowiedzą się również ciekawych rzeczy po naszej rozmowie dzisiejszej. Dziękuję bardzo. Cześć, tutaj Ralf Kamiński. Słuchajcie mojego nowego albumu Kora, oczywiście w polskim Radiu Chicago.